niespokojna noc za nami. Podwyższony poziom rzek w naszym regionie. Miejski Zarząd Dróg i Mostów o przetargach na drugi etap remontu Wojska Polskiego. Nie chcieliśmy kumulować jakby dwóch organizacji ruchu, które będą się nakładały na siebie. W piątek rozpoczyna się 24. edycja Silesii Sonnens. Ja mam wielką przyjemność Państwa zaprosić na pierwszy inauguracyjny koncert. Wtorek, 24 sierpnia, Adrian Andruszkiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Ostatniej nocy w naszym regionie dosyć mocno popadało. Na kilku rzekach poziom wody przekroczył stan alarmowy. Sytuacja powoli się stabilizuje. Obfite opady deszczu tej nocy zawdzięczamy niżowi, który aktualnie już znajduje się gdzieś nad Ukrainą. Jak podali jeszcze wczoraj warszawscy synoptycy IMGW, lokalnie na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie suma opadów miała nie przekroczyć 70 mm, czyli 70 litrów na metr kwadratowy. W kilku miejscach w naszym regionie wskaźniki te były o wiele większe. Na Śnieżce, gdzie w ciągu kilku godzin spadło 105 litrów wody na metr kwadratowy. Niewiele mniej w Borowicach 96, a w Karpaczu 80. To przełożyło się na gwałtowne podniesienie się poziomu wód w ciekach. Tak na przykład wyglądał dziś rano wodospad Kamieńczyka. W Jeleniej Górze z kolei ogłoszony został stan zagrożenia powodziowego. Jest podwyższony poziom rzek w naszym regionie, czyli na przykład na Kamiennej jest przekroczony stan alarmowy. Na Kamienicy w Barcinku również i na Potoku Łomnickim w gminie Mysłokowica. W samej Jeleniej Górze na szczęście obfite opady deszczu nie wyrządziły większych szkód. Doszło tylko do kilku drobnych zdarzeń. Jak na przykład tu na ulicy Wolności, gdzie uszkodzony został fragment jezdni. Więcej wyjazdów na interwencję strażacy mieli do okolicznych miejscowości. W Kowarach mieliśmy 5 zdarzeń związanych z opadami deszczu, w Karpaczu 3. W większości to były podtopienia przez wodę opadową, która przez to, że były intensywne opady, napływała do budynków mieszkalnych. W najbliższych dniach w naszym regionie nadal ma padać deszcz. Jednak jak zapewnili nas synoptycy, nie tak intensywnie jak tej nocy. Dzisiaj w południe zostaliśmy zaproszeni wraz z innymi lokalnymi dziennikarzami na spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Poruszył on temat m.in. kontrowersji wokół przetargu na realizację drugiego etapu przebudowy Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Piotr Cichowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, poinformował o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w trzecim przetargu na realizację drugiego etapu prac na Alei Wojska Polskiego. Nas najbardziej zainteresowały kontrowersje, które wyniknęły w trakcie wyboru wykonawcy dla tej inwestycji. Przypomnijmy, w ostatnich dniach zdecydowano się wybrać ofertę konsorcjum firm, które zaproponowało 8 milionów złotych. Problem w tym, że miasto zabezpieczyło na ten cel 6 milionów 300 tysięcy złotych. Dlatego trzeba będzie dołożyć ponad 1,5 miliona złotych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pod koniec czerwca unieważnione zostało postępowanie, w którym firma Kama była gotowa te same prace wykonać o około 1 000 000 złotych taniej. Dlaczego wówczas nie skorzystano z jej usług? Jeśli idzie o ten pierwszy przetarg, to przede wszystkim analizowaliśmy jakby całą strukturę globalnie. Toczyły się już wtedy prace na moście na ulicy Podwale. Wzięliśmy przede wszystkim też ten aspekt pod uwagę. Nie chcieliśmy kumulować jakby dwóch organizacji ruchu, które będą się nakładały na siebie, a na pewno organizacja ruchu zastępcza na Alei Wojska Polskiego będzie również uciążliwa. Czyli żeby mieszkańcom i turystom wygodniej jeździło się po Jeleniej Górze, to płacimy do inwestycji 1 000 000 złotych, tak? Nie dopłacimy. Znaczy generalnie nie dopłacimy. I tu pojawia się kolejny wątek. Na inwestycje pierwotnie w budżecie zostało zaplanowane około 6 milionów 400 tysięcy złotych. To jest kwota, którą pierwotnie ministerstwo przeznaczyło ze środków covidowych na dofinansowanie pierwszej części Wojska Polskiego. I my w tym momencie uwolniliśmy środki własne z pierwszego etapu, przeznaczając je na etap drugi, tak? Jakby ze świadomością w momencie, kiedy otrzymaliśmy kosztorys, licząc się z tym, że te oferty mogą być wyższe na wykonanie drugiej części,
zakładaliśmy, że może zaistnieć konieczność zwiększenia tego finansowania, tak, z tych 6,5 miliona do kwoty po prostu wyższej. Jednak to nie zmienia faktu, że można było dopłacić mniej do tej inwestycji. Nie ponad 1,5 miliona złotych, a 0,5 miliona złotych. Z proceduralnego punktu widzenia decyzja jeszcze nie zapadła, bo o dołożeniu potrzebnych środków zdecydują ostatecznie radni. Oczywiście, 8 milionów złotych za realizację drugiego etapu przebudowy Wojska Polskiego to cena wyjściowa, która ostatecznie może być niższa albo wyższa. Kontrakt jest oczywiście rozliczany w sposób obmiarowy, czyli de facto za wszystkie prace, które zostaną wykonane, co do metra kwadratowego, metra sześciennego, no oczywiście wszystko zostanie rozliczone. Oczywiście zawsze musimy się liczyć z tym, że danego typu robót będzie więcej, ale może się również okazać w drugą stronę, tak, że założenia jakby projektowe i w tej chwili ten obmiar, który został wykonany, ten przedmiar, który został wykonany przez projektanta, może się okazać, że jednak pewne ilości będą zawyżone. To może zweryfikować cenę w jedną bądź w drugą stronę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przebudowa drugiej części alei ma się rozpocząć jeszcze na początku września. W piątek rozpocznie się ważne kulturalne wydarzenie w Jeleniej Górze. Od 27 sierpnia do 11 września Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego wypełni muzyka klasyczna. Mamy dla Państwa zaproszenie od twórcy i dyrektora naczelnego księdza Andrzeja Bokieja. 24. Festiwal Muzyki Klasycznej Silesia Sonans rozpocznie się 27 sierpnia o godzinie 19.30 w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Ja mam wielką przyjemność Państwa zaprosić na pierwszy inauguracyjny koncert 27 sierpnia jeszcze, to jest piątek, i będziemy mogli usłyszeć kapelę Krakowienzis, no ale chyba ważna rzecz to jest to, że usłyszymy w ich wykonaniu 4 pory roku Antoniego Vivaldiego. Festiwal Muzyki Klasycznej, jak przyznaje sam twórca i dyrektor naczelny Silesia Sonans, opiera się głównie na muzyce granej na organach dawnego kościoła garnizonowego Wojska Polskiego. Idea Silesii Sonans to jest stworzenie festiwalu muzycznego, muzyki poważnej w Jeleniej Górze. Tak to było pomyślane w oparciu o instrument organowy w kościele garnizonowym, który posiadamy cały czas nieustannie. Jest przedmiotem zainteresowań muzyków, a szczególnie wirtuozów organowych. Nasze mają 3 manuały plus nożny, 5552 piszczałki dokładnie, od kilkucentymetrowych ołowianych do wielometrowych drewnianych. No i cała traktura, czyli rozprowadzenie powietrza, które musi dotrzeć do tych 552 piszczałek za pomocą przyciskania tylko i wyłącznie klawiatury w tym samym czasie, żeby wydać odpowiednią harmonię dźwięków. To jest sztuka organomistrzowska, no i wirtuozelska wykonawcy. Jednak nie wszystkie koncerty odbędą się w parafii pod wezwaniem podwyższenie Krzyża Świętego. Artystów uczestniczących w Silesia Sonans będzie można usłyszeć w sali Filharmonii Dolnośląskiej, muszli koncertowej w Parku Zdrowym w Cieplicach, ale nie tylko. Nasz festiwal staje się taki trochę multidyscyplinarny, bo mamy i 2 widowiska muzyczne, które będą się odbywały w sali Janigowskiego Centrum Kultury na ulicy Bankowej. To są sonety Szekspira. Powtórzymy je 2 razy, więc też i scena tutaj muzyczna, trochę wchodzimy w kompetencje teatru, ja wiem, ale ten festiwal przynosi nowe rozwiązania i nowe pomysły bez przerwy. Wstęp na wszystkie koncerty w ramach festiwalu Silesia Sonans jest bezpłatny. Jak podają organizatorzy, osoby, które chcą wziąć udział w koncertach, powinny zabrać ze sobą wydrukowaną wejściówkę. Jest ona do pobrania na stronie internetowej www.bilety.jck.pl. Wszystkie pozostałe informacje znajdują się na stronie www.silesiasonans.pl. A teraz pozostałe informacje.
Jak informuje portal Jelonka.com, sudeckie przedsiębiorstwo robót drogowych w najbliższym czasie zatrudni 7 skazanych z jeleniogórskiego aresztu śledczego. Obecnie w tej jednostce penitencjarnej zatrudnionych odpłatnie jest 26 osób, a nieodpłatnie 45. Forma zatrudnienia odpłatnego daje skazanym możliwość spłacania nałożonych na nich kar, naprawy wyrządzonych szkód czy spłatę zobowiązań wobec ich ofiar. Daje także szansę na wsparcie finansowe ich rodzin. Prace przy przebudowie mostu w Kostrzycy w ciągu drogi krajowej nr 367 dobiegają końca. Powodem powstania nowej przeprawy był zły stan techniczny poprzedniego obiektu nad Jedlicą. W 2020 roku rozpoczęto budowę mostu. Obecnie zaawansowanie prac umożliwiło wprowadzenie ruchu wahadłowego na nowym obiekcie. Po likwidacji zastępczej przeprawy zostanie przywrócony ruch w obu kierunkach. Całość inwestycji, jak podaje portal Jelonka.com, wyniosła około 5 milionów złotych. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jutrzejszy serwis informacyjny. Do zobaczenia.